Drogi słuchaczu, droga słuchaczko. A może na jakiś czas przestaniesz mnie słuchać? Zamiast tego możesz mnie poczytać. Właśnie skończyłem pisać książkę Światy Lękowe. Żeby ją zamówić, wejdź na stronę światylękowe.pl. Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj dr Joanna Beczkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, Ośrodek Spraw Azjatyckich. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dyskusji na temat sytuacji osób LGBT w Korei Południowej. Ja tylko zadam pytanie, może nie umawialiśmy się na nie konkretnie, ale zapytam, jeżeli chodzi o sam homoseksualizm w kulturze Korei, to jest bardzo ciekawy wątek, bo zarówno w kontekście takim historycznym, współczesnym, mamy dawną Koreę, okres Joseon, gdzie nie ma jakichś zapisów dotyczących otwartych relacji homoseksualnych, ale czasami jak to jest, są zamknięte księgi, informacje sugerują, że gdzieś w kręgach elit, dworów królewskich, kulturach wschodnioazjatyckich ten homoseksualizm nie był uważany za kategorię tożsamości, tylko raczej jakaś pewna forma zachowań międzyludzkich. Tak, tak, to zdecydowanie. Jakby tej dawnej Korei, Korei właśnie Joseon, byśmy powiedzieli, tej dawnej historycznej, oficjalnie nie było jakby zakazu tych związków osób tej samej płci. Zresztą w ogóle w historii Korei takiego zakazu jako zakazu nie było. Były w czasie na przykład po wojnie koreańskiej no kwestie takie, że to było nieobyczajowe i tak dalej, natomiast nie było takiej kryminalizacji i takiego właśnie prawnego, byśmy powiedzieli, zakazu. Więc oczywiście gdzieś tam wśród elit takie związki miały miejsce. Przede wszystkim gdzieś tam między mężczyznami, gdzie te związki kobiece były bardziej tabu, bym powiedziała, takie właśnie, no, że kobiety jednak nie powinny w ogóle angażować się w takie kontakty, byśmy powiedzieli, erotyczne. Tak? Kobieta konfucjańska miała być całkowicie bierna, w ogóle nie brano pod uwagę jakiejś jej aktywności seksualnej, byśmy powiedzieli, więc to raczej skupiało się na mężczyznach, więc oczywiście takie to było w przeszłości, nie można powiedzieć, że nie. Ale z drugiej strony nie do końca takie związki wpisywały się w konfucjańską moralność. Jakby Korea Joseon to były czasy, gdzie podstawą moralności Koreańczyków był właśnie konfucjanizm. No i w konfucjanizm kładł bardzo silny nacisk na prokreację. Tak? To jest taki element, który jest właśnie wpisany w tę synowską nabożność, to, że trzeba mieć tego syna, który będzie kontynuował linię rodową, który będzie uczestniczył w rytuałach ku czci przodków. W związku z tym te związki homoseksualne były, ale jednocześnie trzeba było zakładać rodziny. Rodzina musiała być. To był taki element nie wyboru indywidualnego, ale takiego obowiązku społecznego, moralnego, konfucjańskiego postępowania, bo jeśli miała być harmonia w społeczeństwie, to każdy musiał spełniać swoje społeczne obowiązki, a społecznym obowiązkiem było założenie rodziny. Rodziny rozumianej jako związek kobiety i mężczyzny, no bo musiały być dzieci z tego związku. Więc tak jak mówię, takie związki mogły być, ale one nie były nigdy uznawane prawnie, bo właśnie musiały być dzieci. I to oczywiście przekłada się na te dyskusje, które się dzieją obecnie, to podejście właśnie konserwatywne, które właśnie kładzie ten bardzo silny nacisk na tą tradycyjną rodzinę i na właśnie kwestię prokreacji, że ona jest bardzo ważna i no jest potrzebna, tak? Jest potrzebna, a jeśli jej nie ma, no to wtedy jest coś, co przeczy społecznemu obowiązkowi. Co jest też ciekawe, prawda, w kontekście tego, że Korea ma obecnie ten jeden z najniższych na świecie wskaźników dzietności, ale to jest oczywiście historia na inną rozmowę. Rozmawialiśmy zresztą, ten wątek się gdzieś przewijał w wielu naszych wątkach, czyli tak, współczesna Korea Południowa nadal jest w dużej mierze konserwatywnym społeczeństwem, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie seksualności, ról płciowych. Nie jest to jednak tak, że homoseksualizm jest nielegalny, ale też
pewnie w kontekście, znaczy z punktu widzenia tych środowisk, nie ma w pełni zabezpieczonych praw. Cóż, w 2023 roku chyba nie udało się wprowadzić tego prawa legalizującego związki partnerskie, choć ruchy na rzecz równości walczą o większe uznanie i również o tym czytamy w mediach. Tak, zdecydowanie nie udało się. Uznano tylko związki partnerskie dyplomatów, czyli osób z zagranicy, nie w Korei, więc ta sytuacja jest bardzo złożona. W ogóle bym powiedziała, że taka sytuacja prawna i społeczna osób właśnie LGBT w Korei trochę przypomina sytuację w Polsce. Czyli z jednej strony mamy taki rosnący podział między konserwatywnymi postawami społecznymi, które są obecne, a z drugiej strony jest coraz większa, coraz bardziej widoczna akceptacja przede wszystkim wśród młodych pokoleń. I te dwie strony się bardzo mocno ścierają, że jedna strona stoi właśnie na straży tej tradycyjnej rodziny, tradycyjnego podejścia, a z drugiej strony mamy właśnie te młode pokolenia, które chcą zmian, i to powoduje bardzo dużo takich właśnie spięć. I one są w bardzo różny sposób manifestowane. Mamy na przykład takie sytuacje, że uczniowie idą do szkoły i zakładają przypinki z tęczami, czy jakieś inne właśnie znaki tęczowe i zostają za to w szkole ukarani, bo w szkole nie powinni manifestować swoich poglądów, tradycyjne podejście, konserwatywne w szkole, a z drugiej strony później te dzieci, które no właśnie chcą się angażować, chcą być aktywne, chcą walczyć o prawa mniejszości LGBT w Korei, składają zażalenie, tak, do kuratorium, że no złamano ich prawa, mogą nosić takie przypinki. I takie sytuacje w Korei mają, jest także na takim bardzo oddolnym poziomie. Więc tak jak mówię, ta sytuacja jest taka właśnie złożona i mamy te ścierające się środowiska. No tak jak było zaznaczone, no to związki osób tej samej płci w Korei nie są kryminalizowane, czyli z jednej strony to nie jest kwestia tego, że będąc w takim związku można pójść do więzienia, ale z drugiej strony największym problemem jest to, że nie ma takiego prawnego uznania, o czym mówiliśmy, no i że jest po prostu dyskryminacja, nie ma prawnej ochrony przed dyskryminacją. I to jest takie właśnie wyzwanie. Tutaj na przykład w tym kontekście myślę, że bardzo kontrowersyjne jest prawo wojskowe, bo z jednej strony mamy na przykład Komisję Praw Człowieka Korei, która zabrania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, a z drugiej strony ten kodeks wojskowy zakazuje i karze. To jest jedyne miejsce w koreańskim prawie, gdzie właśnie stosunki homoseksualne są karane, czyli w trakcie wypełniania obowiązkowej służby wojskowej. One są karane. I niejednokrotnie podnoszono tą kwestię właśnie w sądach, ale sądy koreańskie ani razu nie uznały tego kodeksu wojskowego, tego artykułu w kodeksie wojskowym za niezgodny z konstytucją. Czyli no, z jednej strony nie można dyskryminować, a z drugiej strony w wojsku jest to karane. Więc no, taka jest właśnie sytuacja w Korei. Jednocześnie, pomimo tego, że mamy te kwestie prawne i walkę o prawa, z drugiej strony mamy także potrzebę zwiększania po prostu widoczności osób LGBT. Tutaj mamy oczywiście internet, media. W ostatnich latach możemy w Korei Południowej zobaczyć bardzo wiele projektów, które mają po prostu promować środowiska LGBT, takie na przykład programy randkowe, albo seriale z wątkami takimi romantycznymi, ale właśnie osób tej samej płci. Mamy kanały na YouTubie, czy blogi, które są właśnie prowadzone przez na przykład lesbijki, więc to zwiększa gdzieś tą świadomość. A jednocześnie, tak, cały czas będę mówić jednocześnie, bo z jednej strony mamy znowu te grupy, które będą działać i zwiększać tą świadomość, a z drugiej strony z badań wynika, że ponad połowa Koreańczyków nie chciałaby mieszkać w pobliżu osoby, która się właśnie identyfikuje ze społecznością LGBT, nie chciałaby pracować z taką osobą, tak? Czyli tu nie mówimy tylko w kwestiach zaposiadania takiej osoby w rodzinie, ale nawet w najbliższym otoczeniu, więc gdzieś tam to konserwatywne myślenie no nadal istnieje i to się właśnie przekłada na to, o czym mówiłam, czyli że mamy tę sytuację, że z jednej strony jest coraz większa widoczność, a z drugiej strony są silne protesty, które mówią, nie możemy, prawda, pozwolić, żeby, tak oczywiście te środowiska tak mówią, agenda homoseksualna, prawda, zmieniała nasze tradycyjne wartości. I to się przekłada chociażby na takie wydarzenie, które teraz ma praktycznie miejsce, że ma w Korei pojawić się serial przedstawiający właśnie romans osób tej samej płci na podstawie książki, bestsellera,
Wszyscy czekają na zwiastuny i nagle są wielkie protesty właśnie z organizacji protestanckich. No i nie wiadomo, czy dawać te zwiastuny, czy ich nie dawać. Z jednej strony te organizacje protestują, z drugiej strony właśnie młodzi ludzie w internecie piszą, że takie protesty są bez sensu, że przecież to nie jest tak, że jak ktoś obejrzy pocałunek dwóch mężczyzn na ekranie, to nagle stanie się, prawda, porzuci tradycyjne wartości i wejdzie w związek z osobą tej samej płci, żeby gdzieś tam jednak zostawić tą wolność w mediach. Inne takie przykłady to jest chociażby kwestia, kiedy był film Bohemian Rhapsody puszczany w telewizji koreańskiej, właśnie takiej prywatnej, konserwatywnej, i postanowiono ocenzurować tam pocałunek. A z drugiej strony, właśnie wtedy aktywiści zgłosili, że to jest jednak łamanie prawa, że dlaczego jest cenzura wprowadzana w telewizji. Więc tak jak mówię, mamy dużo takich przykładów, gdzie widać ten podział między młodymi ludźmi, którzy są coraz bardziej akceptujący wobec osób LGBT, a tym konserwatywnymi grupami religijnymi, konserwatywną częścią społeczeństwa, no i także konserwatywnym rządem. No, obecnie mamy na przykład konserwatywny rząd, więc ciężko powiedzieć, żeby teraz można było wprowadzić jakieś zmiany. Więc tak wygląda ta sytuacja. Widać po tych przykładach właśnie tych par homoseksualnych, które wnoszą wnioski właśnie do sądu, na przykład o rejestrację małżeństw, bo kiedy są łamane po prostu ich prawa, czują się dyskryminowani. To jest taka metoda, która została przyjęta właśnie w Korei prowadzenia zmian, taka metoda małych kroków, bo zauważono, że nie ma co liczyć na to, że rząd przyjmie jedną wielką ustawę, że ona nie zostanie zablokowana przez jakieś środowiska, więc trzeba po prostu małymi krokami wprowadzać drobne zmiany. Takie zmiany, jak na przykład uznanie, że jeśli jest się w związku partnerskim, niezależnie od tego, czy jest się tej samej płci, czy przeciwnej, jest się po prostu w takim związku partnerskim, to obie osoby powinny być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, tak? Ta zależność, jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne. No i mieliśmy taki przykład, że właśnie osoby pozostające w parze tej samej płci tutaj nie dostały tego ubezpieczenia, złożyły wniosek do sądu, no i Sąd Najwyższy w 2023 roku no przyjął taki przełomowy wyrok, gdzie uznał, że państwo musi zapewnić ubezpieczenie zdrowotne partnerom tej samej płci, jeśli są w takim związku. Chociaż, tak jak mówiliśmy, związki partnerskie nie są uznawane w Korei, tak? Więc mamy taką właśnie metodę małych kroków, i to jest właśnie ten przykład tych par homoseksualnych, które składają wnioski o rejestrację swojego małżeństwa, żeby rozpocząć po prostu proces sądowy, rozpocząć pewną dyskusję, no i może się uda, może zostaną wprowadzone te zmiany właśnie w ten sposób. Jeżeli chodzi o takie wpływy i lobbying środowisk chrześcijańskich i kościołów, o których też pani już wspomniała, jak silne są te właśnie środowiska i grupy? Zdecydowanie tutaj są silne i są bardzo aktywne. Tak? I w Korei Południowej połowa Koreańczyków tak naprawdę nie identyfikuje się z żadną religią. Ponad połowa. To jest około 60%. Chrześcijanie stanowią 20%, z czego 15% to są protestanci. Pomimo tego, że jakby nie reprezentują większości, to są bardzo aktywni, można powiedzieć, tak? I to jest właśnie ten najsilniejszy głos sprzeciwu wobec praw LGBT, gdzie tutaj oczywiście jest poruszona kwestia tego, że to jest po prostu takie związki, to jest grzech, trzeba z tym walczyć. No i ci protestanci właśnie używają tego argumentu, to jest ich główny argument w protestach, ta agenda homoseksualna, gdzie sugerują, że cały ruch LGBT po prostu dąży do narzucenia swoich wartości całemu społeczeństwu, do zniszczenia tradycyjnych norm, zagraża oczywiście tradycyjnej rodzinie, jest grzeszny i tak dalej, i tak dalej. Więc to są właśnie te argumenty, i ta społeczność, czyli właśnie protestanci, są bardzo silni, są bardzo aktywni, bardzo mocno działają. Ale z drugiej strony musimy także pamiętać właśnie o tej części społeczeństwa, która jest konserwatywna, nie identyfikuje się właśnie z żadną religią, bo ten konserwatyzm wynika właśnie z tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli z jednej strony tradycje konfucjańskie. Ci nikt z Koreańczyków nie powie, jestem wyznawcą Konfucjusza, ale one są tak głęboko zakorzenione gdzieś tam w naukach właśnie etyki, że one istnieją w koreańskim społeczeństwie, one wpływają na koreańskie społeczeństwo, czyli właśnie takie tradycyjne koreańskie normy to są właśnie te normy konfucjańskie. Więc no tutaj ten nacisk na to, że musi być rodzina, musi być potomstwo, istnieje, bo inaczej to jest niemoralne, o czym mówiliśmy, ale jest jeszcze jedna koncepcja, taka tradycyjna, która oczywiście też wpływa
na postrzeganie związków partnerskich osób tej samej płci, czyli taoizm. Taoizm, który mówił o tym, że mamy yin i yang. Tak? Taoizm zresztą on został przefiltrowany bardzo mocno przez konfucjanizm. One się ze sobą złączyły. I mamy tą koncepcję yin i yang, która mówi, że mamy te dwie przeciwstawne, ale uzupełniające się siły. I właśnie w tym ujęciu konfucjańskim ten taoizm przedstawiał yin i yang do opisu ról płciowych i relacji międzyludzkich. Czyli pokazywał, że yin to jest ta energia kojarzona z biernością i z kobiecością, z tą siłą kobiecą. Tak powinna się zachowywać kobieta, to jest jej natura, bo tak jest zbudowany świat. I mamy tą energię yang, która jest związana z aktywnością i męskością. Tak powinien zachowywać się mężczyzna. I według tej koncepcji harmonia, tak, a konfucjanizm dąży do harmonii, społeczeństwo dąży do harmonii, powstaje wtedy, kiedy te związki są połączone, te dwie energie zostają połączone, te przeciwstawne siły. Czyli znowuż taoizm nie mówił bezpośrednio, tak? Taoizm nie odnosił się bezpośrednio do związków tej samej płci. Taoizm nie potępiał związków tej samej płci, ale jednocześnie ta myśl taoistyczna może być wykorzystana do tego, żeby powiedzieć, naturalnym modelem związku jest związek kobiety i mężczyzny, tak jak istnieją właśnie siły yin i yang. Tak? Więc to oczywiście te tradycyjne koncepcje, które istnieją, które, tak jak mówię, one same w sobie nie odnosiły się do związków osób tej samej płci, one mogą być po prostu wykorzystane do tego, żeby mówić, że taka jest tradycja, taka jest natura, taka jest harmonia, właśnie żeby walczyć z tym, co jest przeciwne. Tak? Więc mówię, to są takie elementy, które są wykorzystywane. Obok oczywiście tych bardzo aktywnych grup protestanckich, no, które właśnie powołują się na to, że to jest po prostu grzech. To jeszcze zapytam, jak kultura K-popowa miała wpływ na, znaczy oswajanie ludzi z pewnymi zjawiskami, mówieniu o jakichś ważnych problemach społecznych. Tu na pewno widzimy pewne jakieś zmiany. Bardzo ważne są te momenty, kiedy osoba, która jest po prostu celebrytą, jakiś celebryta będzie miał coming out. To zawsze jest taki element bardzo ważny dla społeczności LGBT, właśnie tego pokazywania. Ale z drugiej strony jest to samo, o czym mówiłam wcześniej, czyli to ścieranie się. Czyli tego, że z jednej strony, jeśli taka osoba zdecyduje się na coming out, zyskuje poparcie pewnej części społeczeństwa, ale jednocześnie musi się liczyć na konfrontację z tą częścią konserwatywną. I to powoduje, że wiele osób nie decyduje się właśnie na takie kroki. Nie mamy tutaj takiego bardzo dużego poparcia społecznego dla coming outu wśród celebrytów. Oni jednak muszą bardzo dbać o wizerunek. Więc takie największe gwiazdy raczej będą tego unikać. Więc to jest ciekawe, bo jakby K-pop, jeśli się spojrzy na K-pop, tam jest bardzo dużo takiego fan service, tak to mówimy, czyli takich elementów, które są zrobione specjalnie dla fanów, one mają pobudzać wyobraźnię, a że fanami, tymi odbiorcami jest także społeczność LGBT, to ten fan service jest także im dedykowany, więc mamy dużo takich zachowań wśród gwiazd, które sugerują, że to są osoby, które mogą się identyfikować ze społecznością LGBT, ale to jest zawsze pozostaje na tym poziomie sugestii, a nie takiego otwartego coming outu. I nigdy nie wiemy, czy to jest coś zachowanie naprawdę, czy to jest właśnie tylko taki performance, który jest tą częścią właśnie budowania tej relacji między idolami a fanami, co jest pewną podstawą właśnie tego K-popu, tego, że te gwiazdy mają być gdzieś tam bliżej tych swoich fanów. Właśnie poprzez ten fanserwis, to, że mają gdzieś tam odpowiadać na te ich fantazje. Więc no, K-pop z jednej strony gdzieś tam oswaja to, jeśli mamy jakiś coming out, ale to zazwyczaj nie są takie gwiazdy, byśmy powiedzieli, z pierwszej ligi, ale z drugiej strony no, jednak to pozostaje pewną sferą tabu. I drodzy Państwo, bardzo dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego materiału. Dziękuję również doktor Joanna Beczkowska. Kłaniam się nisko. Dziękuję.